wodna, czy jest taka, ona zawsze musi swoje, też od choroby, tak? Tak, dokładnie. Mi zawsze tłumaczyli, że jeżeli chodzi o rośliny wodne, tydzień czasu ona musi na pewno odchorować. Jak ja ci też mówiłem, tak? Że kryptokoryna potrafi stracić wszystkie liście. No. A później je odrosną, no. Bo się przyzwyczaili do jakiejś tam wody tutaj, i koniec, tutaj, tak? Tutaj te brązowe, przecież bardzo mocno mi podały liście, to sporo wyrzucałem. No, to masz ode mnie, nie? No, między innymi od ciebie. No, a u mnie teraz padło. Ta brązowa, nie? Brzanki pitaya to są te czerwone. Naprawdę są bardzo fajne. I ich nie trzeba trzymać w gromadzie. Znaczy wiesz co, ja mam czerwona, która po prostu ona coś robi, funkcjonuje. Dobrze, tak? No to... Wiesz, czym się zajmuje i tak dalej. Nie tak, że ona sobie pływa jak głupie neonki, ale bystrzyki, ogólnie bystrzyki, czy głupiki. I dobrze, tak dalej, ale... Tak? Jeżeli weźmiesz te barwniaki, no to już pielęgniczek, to już więcej nie włożysz. Nie, no oczywiście. No to czymś innym trzeba wypełnić, a wśród konstancji nie ma inteligentnych ryb. Ogólnie, czym wypełnię? Znaczy mam wypełnione roślinę. No właśnie, to też tak może być, no. Bo jak miałem zamiar wziąć te kocopruchy, tylko że one są. Widziałem dzisiaj jednego tak na żywo, nie? Właśnie u koleżki tam w tym Kauflandzie, nie? Miał jedną sztukę. Ja mówię, Głąbie, miałeś mi zostawić. On do mnie, a miałeś mi zadzwonić, żebym ci zostawił. Jeszcze? I one są szaro-zielone, tak? Nie. One są takie. Kolor taki żółtawy. Aha. Czarne wzorki na tym. A to i tak. Kółka.